Młodość to jeden z motywów literackich, który także pojawia się w naszej polskiej literaturze. Pomyślcie, kochani, o młodej, zjawiskowej Jagnie, 19-letniej bohaterce, chłopów Rejmonta, która tą swoją fantastyczną, wspaniałą młodością fascynuje. Ale także młodość możecie zauważyć w dziele Stefana Żeromskiego zatytułowanym Przedwiośnie. Zobaczcie, że młody bohater Cezary Baryka, któremu towarzyszymy przez 7 lat jego dojrzewania i dorastania, to przede wszystkim bohater poszukujący. No i oczywiście młodość, którą dostrzegamy w Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. To już nie jest taka atrakcyjna, zmysłowa młodość. To jest młodość, która kojarzy się ze zjawiskiem upupiania, a więc tak naprawdę nie pozwalania tym młodym ludziom na rozwój, na samodzielne myślenie, tylko wtrącania ich w niewinność. Innymi słowy, tak naprawdę braku poważania dla tego, co robią, co myślą i dlatego, że chcą żyć jako wolni ludzie.